Dzień dobry. Mamy do sprzedania BMW 2006 rok. Problem z tym autem to jest taki, że ma troszeczkę na masce przedniej takie dwa ślady. Odblisk samego lakieru od słońca tutaj na tym przednim zderzaku. Drugim problemem jest tego auta to jest to, że łańcuszek rozrządu pękł i rozsypało się coś przy okazji w silniku, także albo do gruntownego remontu silnik, albo do wymiany. Silniki w Polsce są od 700 do 1500 zł. 1500 zł kosztuje wymiana, a cena takiego auta 2500 euro na niemiecką fakturę od Artura Głowackiego. Telefon kontaktowy w Niemczech plus 49 17 66 19 13 911 bądź polska komórka, bo liczę tutaj na polskich kontrahentów, plus 48 661 03 i 4 ósemki. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć więcej propozycji z samochodami, trzeba wpisać stronę www.grosshandel.pl, ale proszę pamiętać, że grosshandel piszemy przez jedno S. Tam wchodzicie w sprzedaż aut i na koniec jeszcze Wam pokażę, jakie są opony, czyli rozmiar 225 na 45, 17 cali, 94H, opona uniwersalna, czyli na lato i na zimę, z głębokim bieżnikiem, praktycznie nowe opony. Auto troszeczkę stało, tarcze hamulcowe są bardzo dobre i klocki hamulcowe też są świeżo po wymianie. Niestety trzeba to wziąć na lawetę i sześciobiegową BM-kę, skrzynia biegów manualna, stransportować na zakład w Polsce, zrzucić silnik, wstawić nowy, wymienić przy okazji jakieś uszczelki, opaski, co tylko. Komuś, kto chce mieć lakier samochodu nowego, to warto by było przeszlifować i przelakierować maskę i ten zderzak z przodu i auto jest na wiele, wiele, wiele lat do eksploatacji. Tym bardziej można polecić dla ludzi młodych, którzy właśnie lubią tą markę BMW. Tak jak niektórzy mówią, BMW będziesz miał wydatki, ale niekoniecznie, dlatego że auto ma nowoczesny silnik benzynowy, dwulitrowy, który generuje nam odpowiednią moc, a jednocześnie zapewnia komfort w podróżowaniu i wcale nie pali zbyt dużo, bo od 7 do maksymalnie 10 litrów, w zależności od eksploatacji i od tego, jak kto naciska na pedał gazu. Przypominam jeszcze raz telefon 661 03 i 4 ósemki. Mówił do Państwa Artur Głowacki i liczę na szybki kontakt. Myślę, że w ciągu tygodnia auto ma szansę być już w Polsce. Dziękuję i do następnego programu.